Jak uwagi ziomkowie, witam was. Ja tu tylko o tak na Steama wejdę i na Skinsmanki. O, bo strona jest fajna. O, można sobie wejść w opisie. Tu jak potrzebujecie mieć pieniędzy na Steamie lub też na stronie, można sobie wklepać kod zony. Jest elegancki. Także bajeransko i do przodu, 5% dodatkowego kapitału dostajecie, a, skiny, a ceny są rynkowe. I co ciekawe, strona nie liczy naklejek więc jeżeli znajdziecie takie, takiego crafta, który ma na sobie 1000 zł o! I no to zobaczcie, że ten Lightning Strike kosztuje tyle samo co każda inna Lightning Strike w fakturyniu. Więc polecam bardzo serdecznie. Ja korzystam jak widzicie. I jest elegancka, no. A to naprawdę jest jakaś okazja, nie wiem, skąd to się urwało, no, a jak ktoś ma tam luźne 500 dolarów, czy 400 chyba na ten moment, to można sobie kupić, bo to wiadomo, 35% przy doładowaniu. Zapraszam do opisu. Dobrze. A o czym więc jest ten film? Film jest o nowej kapsule i w sumie można by było zrobić film o tym haulu, o tym Baby Lore, o w ogóle tych naklejkach Baby, że jak to one nie rosną, że jakąś to nie są świetną inwestycją, że jak nie warto tego mieć. Ale uznałem, że. Mówienie o takich rzeczach po fakcie jest trochę bez sensu. Oczywiście mówię o tym, że gdybym ja miał nagrywać film o tym, że o, urosło kurwa, zobaczymy, czy jeszcze nie urośliły. Jeżeli chodzi o całe zarabianie na tych naklejkach, takie przynajmniej pewne, no to macie to dla wspierających. Mówię, kto se chce, to se kupi, kto se nie chce, to se nie kupi. Nikogo nie zmuszam, nikogo nie zachęcam. Po prostu mówię, jakie treści się tam znajdują. No i w sumie, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie odnośnie tego, czego nie będzie na pewno w tym filmie, to już to Wiecie. Moje zdanie, tak, to pytanie się, nie wiem nie wiem czemu ono się tak często pojawia, to jest najgłupsze pytanie jakie jest, ale nie, tej naklejki nie usuną i nic się z nią nie wydarzy, z tego powodu, że żadnej kapsuły, która była z naklejkami w ten sposób wprowadzona, jeszcze z CSGO nie usunięto, dokładnie tak samo jak CS20. I wydaje mi się, że CS20 też zostanie już z nami na stałe, ponieważ... Akurat to by było to byłby ciekawy easter jak gdyby akurat to usunęli. Wydaje mi się, że na pewno zrobiłoby to, to gigantyczny profit i zaktywizowałoby rynek, ale wydaje mi się, że po prostu oni chyba nie chcą aż tak się w to wszystko bawić. No i zwyczajnie w świecie dla mnie to było takie, a może usuną, może nie usuną. 50-50, zobaczymy. Eee, zwykła teoria, ok. Anyway, jak ktoś sobie kupił te Dragon Lore, czy nawet te CS20. To szczerze mówiąc, chyba na tym wyszedł dosyć solidnie na plus, więc przez przypadek poleciłem dobrą inwestycję. Spoko. Okej. Okay. Yy, nie ma co więcej tego tematu rozgrzebywać. W każdym razie wniosek teraz jest taki, że na pewno to wszystko nie zostanie pousuwane. I teraz tak. Dziesięciolecie CSGO. Yy, mamy rzeczywiście jakąś tam kapsułkę dodaną, lala la, la, większe, mniejsze, yy, dziadostwo. Yy, ktoś powie fajne, ktoś powie niefajne, okej, okay, ja kupię, i ktoś inny nie kupi. I powiem, że z jednej strony rzeczywiście taki event to jest mało. Ktoś powie XD, ale syf. Jednak wydaje mi się, yy, ja trochę pójdę w to wszystko szerzej. Yy, bo wydaje mi się, że co jak co. Ale Valve zrobiło bardzo dużą przecenę. I teraz ktoś zapyta, jaką przecenę? W sensie o co chodzi? Co? Co, co niby takiego zrobili? Dali kapsułkę zwykłą. I zauważcie, może w tej kapsułce, co jak co, ale znajdują się, bym powiedział, hologramy, folie, naklejki, które normalnie są bardzo, bardzo drogie ponieważ styl hologramu, który jest na Living the Station, który jest na samym dole tutaj ekranu, pochodzi, głównie jest kojarzony z hologramem z Katowic 2014. Jest to bardzo podobne holo, głównie na Reason Gaming ono jest, które jest ludzi ulubionym. Tak się akurat składa. Jest to do, po, bardzo podobny styl, ten styl, który jest najbardziej przez ludzi wyczekiwany. Zauważcie, że teraz jeżeli ktoś chce mieć nie flex na drogą naklejkę tylko chce mieć bardzo ładnie wyglądające, ciekawie, ciekawie pasujące holo to wybierze właśnie tę naklejkę jeżeli ktoś chciał zrobić sobie wcześniej y, ciekawego crafta z naklejką holding down to teraz ma baby hola jeżeli ktoś chce mieć ciekawe rzeczy związane z delorką ma teraz baby lor i tak naprawdę to co jest w tym wszystkim interesujące to to, że tych naklejek jest tak dużo, są one tak zróżnicowane, są zresztą tak też ciekawe, że wiecie, ja na to patrzę tak wielowektorowo, tak bym to nazwał, bo można na to patrzeć z tej perspektywy, że no dobra, no ale co w tym jest takiego niesamowitego, no zrobili sobie w Valve jakieś tam kurde, mniejsze czy większe naklejki, kogo to interesuje. Zauważcie, że jest pewna grupa docelowa, do której to trafi. I, i akurat ta grupa docelowa, do której to trafi, dla, oni są wielkimi beneficjentami tego e eventu. Naprawdę wielkimi. I teraz jakie są z tego wszystkiego konsekwencje? Co dla mnie jest w tym wszystkim właśnie najważniejsze? Najważniejsze konsekwencje są takie, że ustawili poziom ładności naklejek na jakimś niespotykanym do tego momentu poziomie. Poziom ładności naklejek, poziom tego, jak naklejki są ciekawe i jak są przekminione, jest w tym momencie na poziomie, którego jeszcze nigdy nie było. Zauważcie to. I teraz, tak naprawdę, adwerb, spada, no bo nie ma konkurencji żadnej. No, te naklejki są po prostu ciekawsze od Antwerpu, więc to nie jest nic dziwnego, że wypierają one Antwerp. No W momencie, kiedy ja bym miał nakleić sobie Imperial w holo, ewentualnie Living the Station, no to wybór jest prosty i tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. No, nie, ma, nie ma taniego konkurenta dla tych naklejek. Ani pod względem ciekawości, ani pod względem wyglądu. No, gdybym ja miał teraz robić crafty, Pierwsze, nad którymi naklejkami bym myślał, to naj, najnowszymi, naj, najciekawszymi technologicznie, najbardziej takimi, które są świeże. Więc zobaczcie, że to jest już jedna, jeden cios w Antwerp i w inwestycja. Tak jakby. Pytanie jest następne: jak to przebić, żeby Rio się sprzedało? Jak to przebić? Jak przebić CS20? Okej, okay, ktoś powie wtedy już nie będzie na to takiego hype. Tylko zauważcie, że jeżeli oni teraz robią 10 kroków do przodu nad tym co kiedykolwiek było. Bo to jest prawda, no, no nie ma naklejek, które w ogóle konkurują z tymi. Takie naklejki nie istnieją w mojej opinii. Może Katowice 2014, bo miały ciekawe loga i naprawdę efekt hologramu był mocny. Ale w mojej opinii, co jak co, one są na równi. Na przykład nie ma tak bardzo przejściowych kolorów w Sztokholmie nawet na holo. No nie ma. no Tam są po prostu migające te holo. Tutaj się okazuje, że holo jest tak jakby. Przejściowe, no, no nie wiem, jak on to powiedzieć. Że z czerwonego robi się pomarańczowy i z pomarańczowego, znaczy z żółtego robi się pomarańczowy i z pomarańczowego robi się czerwony, nie? Więc, no co jak co, ale wydaje mi się, że jednak taki mocny gradient kolorów jest na razie nie spotykany w żadnej naklejce, poza Ryzen chyba i Natus Wincer, co jest bardzo mocnym konkurentem do tego i ciężko jest, mówię, to po prostu przebić. I to jest moje zapytanie. Jak to przebić? Czy wypuszczenie goldów właściwie ma sens teraz, jeżeli mamy Rio? Kto kupi goldy? Kto się tym będzie interesował? Kto będzie się interesował kapsułami, w których jest stara odgrzewana formuła? Papier glitter holo gold. Czy to by przeszło teraz? Wydaje mi się, że nie. Po prostu. Ja mówię, z jednej perspektywy możemy sobie na to popatrzeć, że e, zwykła tam kapsuła, kurde, ktoś se weźmie na klej, ktoś se nie weźmie na klej, a jak będzie Rio, to i tak każdy kupi, no bo będzie Rio. Okej, okay, możemy tak na to popatrzeć. Za to jest pewna grupa ludzi których nie interesuje, to czy coś jest medialne, czy coś jest niemedialne, czy wiecie, czy ten Timek jest z tego kraju, czy jest z tego kraju, czy jest yy, z wiecie, Afryki, czy jest z Ameryki, czy jest z Egiptu, czy jest z Brazylii, czy kurde jest z Wschodu, no nie? Patrzę jedynie na to, co, co ciekawego można kupić, żeby sobie nakleić na broń. Tak, działa, tak to działa po prostu. Dlatego Battle Skery są naklejane 14 tysięcy razy miesięcznie. I dlatego są one naklejką, która kosztuje 20 zł, i, i tak 14 tysięcy się ich nakleja. Proszę bardzo. 28 tysięcy zł jest wydawane na. Nie 28, 280 tysięcy. Przepraszam, przepraszam. 280 tysięcy zł co miesiąc jest wydawane na to, żeby naklejać Battle skerdy w holo. Taki robi to obrót. W sensie właściwie tyle jest wydatków na to, żeby to otworzyć, znaczy nakleić? I teraz jest pytanie o to, czy potencjalnie, jeżeli mamy mieć taką następną naklejkę, która będzie robiła te 280 tysięcy miesięcznie. 280. No, no, no powiedzmy, że na, taką sumę, ok. To jak w sprawi, żeby to 280 tysięcy jeszcze raz się namnożyło? Żeby to jeszcze raz było na Rio? Nie da się już zrobić folii. Kto, kto kupi folię? Nikt tego już nie kupuje. Każdy ma to gdzieś. Sztokholm pokazał, że folie już są zapomniane. Foli już nie istnieją. Kto kupi papiery? W momencie, kiedy tak naprawdę papierów jest już ogrom. Papiery zawsze będą, nie? No ale tak naprawdę, no co, co no, wypuszczanie tych papierów jest bez sensu. One no, muszą mieć coś w sobie ciekawszego, niżeli tylko być. No. Glittery, może odświeżona formuła gliterów taka, jak, taka jaką zobaczyliśmy tu. Ona by konkurowała, zgadzam się. No i holo. No holo musi być, ale musi być ulepszona. Musi być czymś nowym. Ciekawym dla mnie przynajmniej by było to, gdyby zrobili papiery, które są bez tła. Powiedzmy, na glittery daliby je, by jakieś tło. Na holo daliby zupełnie inne tło i zrobiliby lenticular, które byłoby na przykład z. Czymś takim, żeby zrobili jakąś przestrzeń, no nie? I by zrobili w tle logo, które by sobie latało. Nie wiem, to jest mój koncept. Po prostu w mózgu coś takiego mi się wytworzyło. To nie oznacza, że takie coś wejdzie, ani w ogóle, że to jest bliskie jakkolwiek tego, co chce zrobić, valve. Ale wydaje mi się po prostu, że zrobili sobie bardzo dużą konkurencję samą przez się, wypuszczając tak dobre naklejki. I nawet bym powiedział, że wypuścili, no to, 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 to co powiedziałem. Za ładne, za tanie naklejki. To pokazują wzrost takiego Baby -hobla. Czy Baby jeszcze poleci? Ja nie wiem, tego, czy poleci, czy nie. Nie inwestowałbym. Wolałbym jednak się obsrać i przegapić okazję, aniżeli potem płakać o to, że wydałem bez sensu pieniądze. Szczerze mówiąc, zupełnie, no, no tak mi się wydaje. Więc ja nie jestem od tego, żeby wróżyć, czy jakaś naklejka poleci, czy ona nie poleci, czy będzie na nią hype, czy nie będzie na nią hypu. Bo co, jak co, ale często hype jest momentalny, no, no, pojawia się, znika, jest, nie ma go. Ktoś kupi, ktoś sprzeda za rok, nikt o tym nie będzie pamiętał, będą to dalej naklejali ludzie, ale cena będzie stała potem będą teorie jakieś z dupy, no to tak będzie, no, to każdy to wie, że to właśnie w, w ten sposób cyklem sobie leci. Więc ja się nie zastanawiam nad tym, czy jakieś naklejki będą bardziej, wiecie, pożądane od innych, no bo to i tak zawsze będą wahania, i tak zawsze będzie coś, na czym się tu będzie dało zarabiać, to jest oczywiste. No, no szkoda tylko, że akurat się okazało, że był ten Antwerp, no bo wolałbym jednak te pieniądze jakoś sobie tam pożytkować chyba inaczej z perspektywy czasu no ale to już wiecie jest wśród nas to wszystko no, no, było minęło czy tam wróci za 6 miesięcy wtedy sobie będziemy to rozliczać jakoś bardziej czy to zarobi czy nie zarobi wiecie przecież jak jest no więc możecie napisać co o tym myślicie trzeba by na pewno te naklejki tak jak mówię nie są za ładnymi za, za tanimi naklejkami które zrobią bardzo dużo, bardzo mocno podgórkę górkę, No, to to by było na tyle. Pamiętajcie o szwagrze małpie. Szwagier małpa na propsie. No, to tyle. Hej, uba.